STS Sanok TV. Tak, sporo bramek. To nie był jakiś wyjątkowo dobry mecz w naszym wykonaniu. Sporo błędów w obronie. Myślę, że no, ale dobrze, że to w jedną bramkę wyszliśmy. Jesteśmy trochę po maratonie takim, można powiedzieć, 12 dni 6 meczów zagraliśmy. Ale myślę, że to nie było spowodowane też tym. Po prostu czasem takie mecze wychodzą. Ale ważne, żeby grać. Nie powiedziałbym, że słabszy okres. Wiadomo, nowy trener jest, szuka tych rozwiązań w piątkach. Też doszły kontuzje, to też nie pomaga. Ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku i do play-offów jeszcze wszyscy wyzdrowieją i będzie wszystko dobrze. Ja jestem zadowolony, bo wygraliśmy mecz i to się tylko liczy. Także z tego jestem zadowolony. No tak. Sąsiadujemy w tabeli i będziemy robić wszystko, żeby wygrać. Na pewno będzie wyrównany mecz. W sumie każdy w tym sezonie. Także. STS Sanok TV.